Wykluczeni z Platformy Obywatelskiej posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski odwołają się od decyzji zarządu partii do sądu koleżeńskiego. Tymczasem odejście z Platformy ogłosiła europoseł Róża Thun. W piątek zarząd Platformy Obywatelskiej zdecydował o usunięciu z partii dwóch posłów, Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego, tuż przed ogłoszeniem przez Prawo i Sprawiedliwość nowego programu Polski Ład. Powodem wyrzucenia było działanie na szkodę Platformy polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii. Posłowie decyzji nie akceptują. Że będziemy się odwoływać do sądu koleżeńskiego, bo to jest jedyne ciało statutowe, które de facto powinno tą sprawę ewentualnie rozstrzygnąć i powinno wysłuchać zarówno nas, jak i wysłuchać pana Budki, pana Nitrasa i kolegów. Mówi poseł Ireneusz Raś. Odwołanie do sądu trafi w czwartek. Posłów oburzyły też słowa rzecznika Platformy Obywatelskiej, który ich wyrzucenie nazwał wiosennymi porządkami. Poseł Paweł Zalewski przypomina, że Borys Budka obejmował partię, gdy ta miała 31% poparcia. Dziś ma zaledwie 12%. Dzisiaj Platforma nie tworzy polityki dośrodkowej, takiej, która by przyciągała ludzi. Ludzie od niej odchodzą. My nie szukamy żadnego miejsca poza Platformą. Wykluczeni posłowie reprezentują tzw. konserwatywne skrzydło partii. Od wielu tygodni wytykają błędy władz ugrupowania. Podpisali razem z ponad 50 innymi politykami Platformy Obywatelskiej list otwarty z apelem o wewnętrzną debatę i zmiany. Władze partii przekonują, że podpisanie listu nie było powodem wyrzucenia posłów Rasia i Zalewskiego. Zostali wyrzuceni nie za poglądy, ale za atakowanie Platformy Obywatelskiej w mediach, za podważanie decyzji, które podejmowały statutowe organy, za atakowanie ciężkiej pracy koleżanek i kolegów. Socjolog Mariusz Sieraczkiewicz przypomina, że list otwarty podpisał też Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna, jak odchodził, no wcale nie pajał jakąś wielką miłością do Borysa Budki i nie twierdził, że Borys Budka uratuje. Im dłużej Borys Budka będzie piastował funkcję szefa partii, tym szybciej ta partia tak naprawdę no, zmarginalizuje się. Dziś o odejściu z Platformy Obywatelskiej poinformowała poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Grafin von Thun und Hohenstein. Głównym powodem było wstrzymanie się od głosu posłów Koalicji Obywatelskiej w trakcie sejmowego głosowania nad ratyfikacją uruchamiającą Fundusz Odbudowy. Nie mogą za nasze nieudolne rozgrywki międzypartyjne płacić obywatele polscy oraz obywatele wszystkich pozostałych krajów członkowskich. Powodów do odejścia Róży Thun nie widzi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Ta decyzja została podjęta po szerokich konsultacjach również z eurodeputowanymi. Ja głosu Róży Thun wtedy nie słyszałem. Utrata trzech posłów w ciągu paru dni nie jest dobrą informacją, przyznaje poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Równocześnie przekonuje, że Koalicja Obywatelska jest otwarta na różne postrzeganie świata. To jest szeroka formuła i tylko taka szeroka formuła w mojej ocenie ma w dłuższej perspektywie szansę skutecznie rywalizować z PiS-em. Nie zgadza się z tym rzecznik PSL-u Miłosz Motyka. Dzisiaj Platforma jest partią lewicowo-liberalną, a nie centrową już nawet, a tym bardziej nie centroprawicową. My jesteśmy gotowi do współpracy. Pracę z tymi posłami. Ludowcy są gotowi przyjąć pod swoje skrzydła posłów wyrzuconych z Platformy Obywatelskiej. Podobnie Porozumienie Jarosława Gowina. Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek przewiduje, że po wyborach w 2023 roku Platformy może już nie być w parlamencie. My tym posłom mówimy, miejsce konserwatystów o wolnościowych poglądach jest w Porozumieniu. Jak podkreśla politolog Piotr Siekański, na stracie Platformy Obywatelskiej zyskają inne partie. Słyszymy już teraz w mediach o tym, że lewica wzmacnia się kosztem Platformy i to tak naprawdę nieważne, czy jest to prawda, czy nie jest to prawda, ale jeśli jest medialny szum wokół pewnej kwestii, to na pewno część wyborców będzie orientować się na przykład na lewicę. Na jutro zaplanowane jest posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Niewykluczone, że klub omówi swoją obecną sytuację.